Wiesz co, dużo jest mechanizmów generalnie, nie jest tylko jeden, ale jakbym miał powiedzieć, tak generalizując bardzo mocno, Tak, jasne. to bym powiedział, żeby ludzie oddychali przez nos i to wszystko. I to by się zamknęło. W zasadzie mógłbym wyjść na szkolenie i to powiedzieć, żeby oddychali przez nos. I to by było po szkoleniu. Okej. Tylko, że jeżeli ktoś tego nie robi, to nie wystarczy mu to, ta wiedza. Trzeba jeszcze znaleźć i dać mu jakieś narzędzia, które mu umożliwią robienie tego w taki fizjologiczny sposób. Moim gościem dziś jest Maciej Szyszka. Maćka możecie kojarzyć z poprzedniego podcastu, w którym rozmawialiśmy przede wszystkim o zimnie. A dziś porozmawiamy o trochę czymś innym, czyli o oddychaniu. Cześć Maciek. Witam serdecznie. Cześć. Powiedz mi, czy my źle oddychamy? Generalnie nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak zły oddech, aczkolwiek przez to, że on jest bardzo zautomatyzowany, to wiele czynników na niego wpływa i my tak naprawdę gubimy ten oddech, jeżeli to tak można powiedzieć, nie? Czyli przez to, że my na niego nie zwracamy uwagę, to czynniki zewnętrzne go kontrolują, a nie my. Mimo, że my też mamy władzę i kontrolę nad nim, ale nie kontrolując go, tracimy to. Czyli Tak nie to jest to można tak, że powiedzieć. każdy z nas jak z dietą, no każdy je, no to jest specjalistą od diety, no każdy oddycha, no więc każdy no to robi po Żyje prostu, to jest tak? ok, Żyje, to nie? jest okej. No, ale do końca tak nie jest, nie? Jest ileś tam takich czynników, co na to wpływa. Czyli powiedzmy, że żeby ludziom to przybliżyć trochę. Tempo życia będzie wpływać na ten oddech, nie? Czyli jak weźmiemy tempo życia sprzed 50 lat, a teraz jest inne, A nie? w Warszawie A w Warszawie jest w jest jeszcze ogóle inny. tragicznie. No. Tempo życia to na przykład jest jeden czynnik. Drugi czynnik, na przykład ilość aktywności fizycznej. To będzie miało też wpływ na oddech, nie? Czyli teraz jest dużo mniejsza aktywność fizyczna. To też można rozwinąć jeszcze. Jedzenie na przykład przetworzone będzie zmieniać oddech, nie? To też można powiedzieć dlaczego. Tak. Na przykład, co tam jeszcze takiego może być? Ilość rozmów, na przykład, które prowadzimy, które w tej chwili mamy możliwość, ile możemy wymieniać informacji, jaka była kiedyś możliwość wymiany informacji. Dużo mniej ludzie rozmawiali niż rozmawiają teraz. Nie? Grupy, na przykład, jak nauczyciele są potencjalną grupą ryzyka, jeżeli chodzi o problemy oddechowe, między innymi, nie? Okej. Czy też, nie wiem, przedstawiciele handlowi i tak dalej, nie? Także jest zanieczyszczenie na przykład środowiska, nie? Wpływa bezpośrednio, nie? Już na nasze drogi oddechowe, nie? No Więc tak. to są wszystko takie czynniki, które nam, do których my się przyzwyczajamy, bo tempo tych zmian jest takie dosyć powolne i tak dalej, my się oswajamy z tym. Pewne rzeczy po jakimś czasie uznajemy, że to jest normalne, ten oddech też się nie zmienia z dnia na dzień, więc dlatego gdzieś tam tracimy nad nim kontrolę. Nie? I on przejmuje kontrolę tak naprawdę nad nami, ten oddech, nie? Ten oddech kontroluje nas, Co to a nie my znaczy? oddech. To znaczy, że oddech ma bezpośrednio, możemy wpłynąć oddechem na nasze ciało, nie? Możemy wpłynąć oddechem na nasz umysł, czyli możemy chociażby z oddechem podnieść, przyspieszyć pracę serca. Przykładowo. Masz jakąś sytuację stresującą, goni cię zwierzę, nie? Jakiś pies cię goni, ty uciekasz. Bardzo intensywnie oddychasz, nie? Czyli hiperwentylujesz, powiedzmy. Oddychasz ustami, czyli wszystkie robisz rzeczy tak, jak nie powinnaś robić. Dużą objętość masz oddechową, minutową, nie? A teraz usuwamy tego zwierzaka, który cię goni i symulujemy taki sam oddech, jaki byłby w trakcie tej sytuacji. I dla organizmu nie ma większego znaczenia, czy jest ten bodziec, czy tego bodźca nie ma. On generalnie zwraca uwagę, jak ten oddech wygląda. Więc uruchomi te wszystkie mechanizmy, które uruchomiłby przy tym zwierzęciu, nawet jeżeli go nie będzie, jeżeli ten sam oddech zastymulujesz. Czyli ludzie czasami przez większą część swojego dnia oddychają na przykład mocno hiperwentylując intensywnie, stymulując powiedzmy swój organizm do, nie wiem, produkcji adrenaliny. Czyli generalnie taka sytuacja stresowa, wtedy jakbyśmy byli w podwyższonym stresie cały czas. Tak. I możemy ten stres wywołać swoim oddechem i do organizmu nie będzie miało to znaczenia, czy jest bodziec, czy go nie ma.
Czyli on jakby... tak samo wpłynie, organizm tak samo zareaguje pod kątem jakby, wiesz... Hormonalnym. Tak, na przykład, okay. Nie? Hormonalnym stres cały wywoła po prostu tempo oddechu, nie? Płytkość tego oddechu. Receptory zareagują tak samo, okay. Nie? Czyli okay. To jest na przykład, jak to działa na nasz organizm, nie? A jakie jeszcze konsekwencje mogą być z tego oddechu, zanim te czynniki omówimy, bo każdy z nich chyba warto by było dotknąć? No, tak zwane choroby cywilizacyjne w większości, nie? Czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, bezdechy senne, astma, dużo choroby serca, nie? Czyli takie choroby, których podłoże często jest nieznane. Nie? Czyli mówi się, że generalnie to są choroby dziedziczne i tak dalej. Często nie wiadomo, skąd po prostu one się wzięły. I one mają często swoje podłoże w oddechu. U dzieci ADHD często jest związane właśnie ze złym oddechem. Okay. Czyli że mocno po prostu hiperwentylując pozbywają się. To jest cała fizjologia, którą trzeba wytłumaczyć, dlaczego też tak się dzieje. Może będzie możliwość, no to jakoś też w miarę w prostych słowach to powiem. Chętnie, nie? Bo ja myślę, też nie chciałbym za bardzo też się zagłębiać jakoś i to, żeby to było trudne. Jasne. Chciałbym to maksymalnie tak wytłumaczyć prosto zawsze. Spróbujmy powiedzieć tak bardzo ogólnie, może ci się uda. Zdaję sobie sprawę, że w takich rzeczach nie jest łatwo mówić bardzo ogólnie, ale tak obrazując mniej więcej, może nam się uda. Jakby największym problemem w tej chwili, który wywołują te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, to jest zbyt duża objętość oddechowa, okay. Czyli my oddychamy za dużo i to jest coś takiego, co bardzo jest zadziwiające dla ludzi, że jak to, oddycham bardzo dużo, to w zasadzie powinienem być mocno natleniony, nie? No tak. No bo dużo wymieniam tego powietrza, dużo tego tlenu dostarczam do organizmu. No a jest dokładnie odwrotnie, jestem niedotleniony. Okej. Okay. I to jest ciekawe. Pierwsza rzecz, która bywa zaskakująca, to jest trochę tak, jakby powiedzieć w twoim wypadku. Jest jakieś tam, są modele żywieniowe, nie? I powiedzmy, że jakiś tam model obowiązujący, to jest model jak, nie wiem, 5 posiłków się je, nie? Czy tam taki, powiedzmy, ogólnie obowiązujący. No czyli zakładamy, że jeżeli ktoś jest dobrze się odżywia, to je 5 posiłków, nie? Czy jak je 10, to się odżywia 2 razy lepiej od tego, co je 5, tak? Okej. Okay. Rozumiesz? Tak. Nie zawsze więcej jest lepiej, nie? I tak samo jest w tym wypadku. Czyli są dwa czynniki, dwa gazy, które są nam takie mega istotne, nie? Jest tlen i dwutlenek węgla. Jeżeli dużo oddychamy, dużo hiperwentylujemy, to mamy wysoki poziom tlenu, ale automatycznie poziom dwutlenku węgla w naszym organizmie spada. Rośnie tlen, spada dwutlenek węgla. A poziom dwutlenku węgla jest istotny do tego, żeby ten tlen, który krąży w organizmie, dostał się do komórek. Okay. Czyli my mamy jeden z tych czynników, który jest dla nas ważny, na którym nam zależy. Ale nie mamy tego drugiego czynnika, który powoduje, pierwszy mechanizm płuca, krew jest ok, ale krew, komórki, nie zachodzi ta wymiana. Okay. Nie? I takie osoby, które dużo oddychają, no po prostu mają niedotlenienie, nie? Tak się nie zagłębiając. To jest generalnie, jakby ktoś chciał się posłuchać, to jest efekt Bohra, czyli powinowactwo między hemoglobiną a tlenem w zależności od ilości dwutlenku węgla w krwi. Nie? Czyli jeżeli tego dwutlenku węgla jest więcej, to tlen się łatwiej oddziela od hemoglobiny. Jak dwutlenku węgla jest mniej, to tlen się trudniej oddziela od hemoglobiny. Nie? Ma to sens? No ma. Okay. Ciekawe. No tak najprościej, okay. Nie? Jakoś też tak tego nie drążąc. Dlatego większy oddech generalnie jest negatywny. A im mniej oddychasz, możesz to powiedzieć w ten sposób. Jak mało oddychasz, to potrafisz lepiej wykorzystać te powietrze, które filtrujesz. No dobra, ale tak. To mniej, ale lepiej jakościowo podejrzewam, że jeszcze jednocześnie. Czy po prostu mniej? Mniej. Bo okay. chodzi o to, że masz dwa parametry, co wpływają na mniej. Masz wielkość pojedynczego oddechu i ilość oddechów na minutę. Okay. I obojętnie, który z tych parametrów, ale żeby się zmienił. Czyli wypadkowa tych dwóch parametrów, czyli ilość, wielkość oddechu i ilość tych oddechów na minutę wskazują na twoją objętość minutową. Czyli jeżeli jeden oddech ma, powiedzmy, pół litra, jak spokojnie siedzisz,
i robisz tych oddechów 10, to 5 litrów masz na minutę. Okay. Jeżeli zmniejszysz oddechy i będą miały 0,4 litra i zrobisz 10 tych oddechów tak samo jak robiłaś, będziesz miała 4 litry na minutę. Czyli no jest tak, spowod, tak, tak, nie? Jasne. Możesz też zrobić co innego, możesz też spowodować, że tych oddechów będzie mniej, ale będą one miały taką samą wielkość. Mhm. Lub możesz spowodować, że będą i mniejsze i będzie ich mniej. I wtedy wyjdziesz minutowo też mniejsza objętość będzie okay. oddechowa. I który z tych parametrów wpłyniesz? Najlepiej obydwa, ale jeżeli zmniejszysz jeden z nich, tak czy siak wyjdzie na tym mniej oddechu. No dobra, no ale to chyba nie jest tak, że teraz będę sobie liczyć oddechy albo skupiać się na nich, bo to jest czynność automatyczna, ale rozumiem, że można w jakiś sposób dojść do tego, no, że to się dzieje automatycznie, ja oddycham lepiej, nie myślę o tym, a oddycham inaczej niż oddychałam do tej pory, tak? Tak, no wiadomo, że jeżeli będziesz na to zwracać uwagę, to będziesz to robić zazwyczaj dobrze. Okej. Okay. Że nie będziesz chciała przed sobą samą źle wypaść. Dokładnie. Nie? To znaczy odczucie jest, jeżeli nie masz problemów zdrowotnych, to będziesz to czuć przy aktywności fizycznej. W sensie? W sensie, że na przykład dłużej będziesz w stanie ją wykonywać oddychając nosem i później będziesz musiała się przełączyć na oddychanie ustami. Jeżeli oddychasz mniej, masz wyższy poziom dwutlenku węgla, bo go nie pozbywasz się z organizmu, nie? Czyli w twoim organizmie jest wyższy poziom dwutlenku węgla. OK? No, tak. Dobra. I twój mózg zapamiętuje, jaki jest poziom dwutlenku węgla, chemoreceptory, które są w mózgu. OK. Nie? Czyli jeżeli masz na co dzień go wyższego, to jeżeli ty zaczniesz uprawiać jakąś aktywność fizyczną i twoje mięśnie zaczną produkować dwutlenek węgla, później będziesz reagowała na ten podnoszący się poziom dwutlenku węgla na skutek pracy twoich mięśni. No. Czyli twój oddech będzie się zmieniał później. Ciekawe. Przy wysiłku fizycznym. Nie? Ma to sens. Nie? Czyli jeżeli na przykład będziesz podbiegała na pierwsze piętro i dotychczas się męczyłaś, bo ten poziom dwutlenku węgla został podniesiony i twój chemoreceptor go wyczuwał, a teraz przesuniesz tą granicę, to się może okazać, że będziesz musiała wbiec dopiero przy drugim piętrze, będzie na przykład tak obrazowo mówiąc, nie, może nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale zawsze jasne, jakiś jasne. Łatwy przykład. Może będzie powodować, że dopiero zaczniesz się męczyć na przykład na drugim piętrze, więc podejście na pierwsze piętro nie będzie w ogóle ci stymulować oddechu i będziesz sobie szła go bez w ogóle zmęczenia. Nie? Tak to można wytłumaczyć. Nie? Rozumiem. To brzmi bardzo kusząco wręcz. W sensie ja chcę już oddychać lepiej, no ale jak to zrobić w takim razie? Poza tym, że prowadzisz szkolenia, więc jakby tutaj, ale może, no właśnie, jak to jest w ogóle? I w jaki sposób ty pracujesz z tymi ludźmi na szkoleniu, że zaczynają lepiej oddychać? Wiesz co, dużo jest mechanizmów generalnie, nie jest tylko jeden, ale jakbym miał powiedzieć, tak generalizując bardzo mocno, tak, jasne. To bym powiedział, żeby ludzie oddychali przez nos i to wszystko. Mhm. I to by się zamknęło. W zasadzie mógłbym wyjść na szkolenie i to powiedzieć, żeby oddychali przez nos. I to by było po szkoleniu. Okay. Tylko, że jeżeli ktoś tego nie robi, to nie wystarczy mu to, ta wiedza. Trzeba jeszcze znaleźć i dać mu jakieś narzędzia, które mu umożliwią robienie tego w taki fizjologiczny sposób. Widziałam chyba u ciebie jakieś zdjęcia, że zaklejali ludzie sobie usta na szkoleniach między innymi, żeby wiedzieli jak to. Tak, bo dlatego, wynika to z tego, że jak to jest coś takiego, co ja generalnie nie lubię, jak z kimś się rozmawia i cenię sobie, jak to się nie pojawia, w ogóle takie coś, ale jak coś tłumaczę i słyszę, że ja to wiem, to już wiem, że on tego nie wie. No tak, nie? Rozumiem. Rozumiesz? Czyli często na szkoleniu jestem w stanie zbudować świadomość problemu. I na tym się koncentruję. Jasne. Jestem w stanie naprawić jakiegoś już mocno zautomatyzowanej czynności, którą ktoś wykonuje 20 tysięcy razy na przykład na dobę. I przyjdzie na przykład do mnie na szkolenie i ja powiem mu tak, 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 tak. On wychodzi z dobrym oddechem, nie? Ale jestem w stanie na przykład, że po wyjściu do szkolenia on mnie się łapał na błędach. Będzie je zauważał, nie? To już dla mnie jest dużo, bo to już jest wtedy jego decyzja. Jeżeli zauważa błędy, to jest jego decyzja, co będzie z tym robił. Czy on będzie chciał coś z tym robić, czy po prostu za jakiś czas zapomni i wróci do starych jakby nawyków, nie? Okej. Okay. No dobra, ale to skoro gdzieś tam oddychanie przez nos jest dla nas korzystniejsze, to dlaczego tak dużo ludzi, jak zrozumiałam, nie potrafi tak oddychać? To wynika z tych czynników, o których mówiłeś na początku, rozumiem.
Zmienia to środowisko po prostu, determinuje. I gdzieś się zaczynają te nawyki pojawiać oddychania ustami. A one się bardzo mocno utrwalają, więc 24 godziny takiego złego nawyku już go bardzo mocno kodują. Nie? I teraz, może to być przeróżnie, różniście. Może ktoś na przykład być alergikiem, może pojawiać się jakiś alergen, który będzie utrudniał mu oddychanie. Organizm, chroniąc się, będzie uniemożliwiał dostawanie się tego alergenu, będzie zatykał te drogi oddechowe. On będzie zmuszony oddychać ustami, bo ma taką sytuację. I mówi, no ma po prostu alergię, musi oddychać ustami, nie może inaczej. Nie? No i okej, okay, on ma to jakoś okresowo na przykład, no ale z tego okresowo zaczyna ten okres tak naprawdę się wydłużać. I on po prostu robi ten nawyk, no nie wiem, 2 miesiące musi oddychać ustami. To jest bardzo długi okres, żeby sobie zbudować nawyk. Wystarczającą ilość robi powtórzeń, żeby to się przeniosło na przykład na jego życie. Mhm. Dalej. Mhm. Nie? Może ktoś być na przykład, nie wiem, w bardzo mocnym stresie i będzie oddychał ustami przez długi czas swojej pracy, więc potem generalnie, jeżeli będzie to powtarzał, będzie pracował codziennie po 8-12 godzin, to już prawie połowę doby oddycha w ten sposób, więc on sobie zakoduje ten nawyk, nie? Więc mogą być przeróżne różne czynniki takie nawet jakieś absurdalne, nie? Mhm. Czyli, nie wiem, kupisz na przykład dziecku mysz na urodziny. I ta mysz będzie powodować alergię, a ty na to nie zwrócisz uwagę. Mhm. I to będzie jakiś na przykład, i od tego się zacznie sypać cały mechanizm oddechowy, i to będzie jakiś tam bodziec, który na przykład zaważy. Okay. Że dostał prezent na urodziny, no tak, i mu się posypie na przykład życie, bo pójdzie z tego w jakieś problemy oddechowe, potem będzie miał na przykład, nie wiem, będzie rozdrażniony w szkole, to się przeniesie na problemy w nauce. Nie będzie mógł gdzieś tam zdawać, wszyscy będą wywoływać na niego presję, on się będzie stresował, będzie ten bodziec jeszcze tak naprawdę mocniej. Kolejny jakby dojdzie czynnik, który będzie go stymulował, on coraz będzie się mocniej przełączał na usta, będzie coraz bardziej w takiej sytuacji reakcji walki ucieczki, coraz bardziej będzie mocniej miał układ współczulny pobudzony. I się nakręca, nie? Kurde, czekałam na zakończenie tej historii, bo to tam jest tak sobie na freestylu, nie? No. Powiedzmy sobie, wiesz, wymyśliłem to co na bieżąco. Co się stanie z tym chłopcem ostatecznie? Na bieżąco, ale to, widzisz, chodzi o to, że się zaczyna od czasu małej banału, rzeczy. Nie? To nie, właśnie to są rzeczy, to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, traci nagle wzorzec oddechowy. To są rzeczy, które na przykład rozwijają się latami. Mm-hmm, czasem trudno dojść, co było początkiem tego. Jasne. A to wspomniałeś, jednym z czynników był czynnik dietetyczny. Interesuje mnie on bardzo. Dlatego, że na przykład jeżeli metabolizujesz coś, no to na skutek metabolizmu masz na przykład nie, wodę i dwutlenek węgla. Czyli masz podniesiony poziom dwutlenku węgla w organizmie. Mm-hmm. Czyli jeżeli startujesz od podwyższonego poziomu dwutlenku węgla i zaczniesz, nie wiem, iść szybko, to podnosi się jeszcze bardziej ten poziom dwutlenku węgla, czyli mocniej stymuluje twój ośrodek oddechowy, więc trudniej ci będzie oddychać nosem. Jeżeli zjesz, na przykład potrafisz idąc sobie szybkim marszem oddychać przez nos, nie? Czyli większość osób, powiedzmy, potrafi to zrobić, albo idąc, nie? Okay. Jeżeli zjesz obiad, wyjdziesz, będzie to dużo trudniejsze, nie? No tak, tak. Więc jak się obiadasz przez cały dzień, to masz ten problem cały dzień, nie? Jeżeli potem już masz ten problem siedząc przy biurku już nawet. Mhm. Nie musisz nawet się ruszać, bo tak ten twój oddech to stymuluje. Ciekawe. Nie? Jeżeli jesz na przykład mocno przetworzone produkty, które się bardzo długo też rozkładają, to ten poziom dwutlenku węgla jest dużo dłużej podniesiony w twoim organizmie. Czyli ten potencjalnie zaburzenie jest przez dłuższy okres. Jeżeli lżejsze produkty się je, no to czy mniej, czy rzadziej, to nie wpływa tak na przykład na mechanizm oddechowy. Mhm. A to chyba często też ma wpływ generalnie budowa ciała i kwestia na przykład dużej tkanki tłuszczowej, nie? No bo tak mi się każe, że osoby otyłe bardzo ciężko oddychają. I zastanawiam się, z czego to może wynikać. No poza tym, że często to towarzyszy jakaś alergia, astma, tego typu. Wiesz co, ja inaczej do tego podchodzę. Aha. Moje podejście jest takie, że jakby mechanizm oddechowy jest pierwszą rzeczą, co naprawiam. A ewentualnie w drugiej, z racji tego, że nie jestem dietetykiem, polecam naprawić się dietetycznie. Nie? Tak, czyli jestem w stanie poprawić komuś na przykład zdrowie, nie redukując jego wagi. Ale wiadomo, że redukcja jego wagi jest istotna i jest następnym etapem. Ale chcę, żeby najpierw zrozumiał, że to problem jest oddechem, a nie z jego wagą. Okej, rozwiń tę myśl, bo to jest ciekawe. To znaczy, że
Nawet czasem jest coś takiego, że zabierając się za jego oddech, mogę obniżyć jego wagę. Mhm. Nie ingerując w jego jedzenie. Bo jak on zacznie dobrze pracować ze swoim oddechem, będzie lepszy metabolizm, będzie miał lepiej natlenowany organizm, z racji tego, że nie będzie się na przykład pozbywał tak tego dwutlenku węgla, będzie wydajniej korzystał z jedzenia, które ma, bo potrzebuje tlen do spalania. No tak. Chociażby. I też pytanie, tak mi się od razu nasunęło, też jedzenie emocjonalne i być może uspokojenie też takie trochę wewnętrzne w wyniku tego, że on lepiej oddycha. To na pewno to jest jakby jeszcze jeden temat, że ludzie jakby mają problem z powiedzmy dopaminą i sobie ją dostarczają w postaci jedzenia, nie? Mhm. To jest jakby jeszcze kolejna rzecz, nie? Bo to oddech jest o tyle fajnym aspektem, że on jest bardzo szeroki. I nie ma takiej dziedziny, gdzie on nie jest ważny. Okej. To jest super. No w mojej, jakby tutaj branży, że gdzie się nie udasz, tam to jest istotne. Mhm. Nie? Od takiej osoby, która ma bardzo duże problemy, powiedzmy zdrowotne i faktycznie u jemu to jest jakby pierwsza rzecz, po taką osobę, która na przykład jest mega sportowcem i tam doszedł już do granic swojej możliwości, a nie pracował wcześniej z oddechem i można mu to pchnąć dalej. Czyli spektrum jest duże. Czy powiedzmy bierzesz kogoś, kto jakiś ma taki tryb bardzo, nie wiem, pracuje w korporacji i tak dalej, bo oddech ma, mówię, bezpośredni też wpływ na umysł. Nie? Mhm. Czyli jedno to były jakieś efekty hormonalne, które powstawały w twoim ciele, ale też twój umysł się uspokaja, jeżeli twoje tempo oddechu spada, czyli jeżeli ty wychodzisz z tej sytuacji zagrożenia, miałaś jak ten zwierzak cię gonił, zaczynasz się uspokajać, zaczynasz ten oddech spowalniać, no to też zaczyna generalnie mocniej się twój układ przywspółczulny aktywować, czyli bezpośrednio wpływasz na układ nerwowy, mhm, nie? Czyli na coś, co teoretycznie nie masz wpływu. Mhm. Nie? Czyli jeżeli na przykład powiem ci tak, że masz spowolnić akcję serca spowolnić. Mm-hmm. No to nie jesteś w stanie tego zrobić. Kojarzy mi się to. To jest autonomiczna czynność. Nie mm-hmm. jesteś w stanie tego zrobić. Mówię spowolnić serce, nie jesteś w stanie tego zrobić. I właśnie problem jest, znaczy problem. Właśnie jest niby autonomiczna czynność, nie? Mm-hmm. Czyli akcja serca. Nie możemy na nią wpłynąć. Nie? Się dzieje niezależnie od nas, nie? Czy też praca, jelit, cokolwiek, nie? Takie wszystkie czynności, które mamy. No i właśnie nie jest tak, bo oddech jest tym czynnikiem, który może na to wpłynąć. Czyli my mamy możliwość świadomie wpłynięcia na przykład na pracę swojego serca. Możemy ją zwolnić. Jeżeli umiejętnie wykorzystujemy oddech. Bez tego, to jest jedyne narzędzie, które mamy, żeby to zrobić. Może po jakimś czasie robienia tego, ćwiczenia i tak dalej, jak jest się mnichem, który to robi cały czas, masz możliwość zrobienia to za pomocą tylko swojego umysłu. No kurde. Nie? Ale na początku nie będziesz w stanie tego zrobić bez użycia oddechu. Mhm. A jeżeli potrafisz dobrze używać swój oddech, to nie wymaga to aż tyle czasu, żeby to zrobić. Nie wymaga to tylu lat na przykład medytacji. Okej, okay, no właśnie. Nie? Medytacja, oddech, nie? Bo tutaj jest dość powiązanie. No to chyba to w ogóle z tego, co teraz rozumiem, no to duża część tych zalet medytacji to jest pewnie oddech po prostu, tak? Między innymi. Oddech jest taką kotwicą na zajęcie swojej uwagi. Nie jest on niezbędny do medytacji. Można inaczej do tego przechodzić, inaczej do tego podchodzić. Można czym innym zająć swoją uwagę. Nie musi to być oddech. Ale oddech jest mega ważny, ale ludzie to źle robią. Jasne, jasne. Okay. Z tym oddechem. Dlatego, że jeżeli na przykład zaczynasz zwracać uwagę na swój oddech, to ile jesteś w stanie oddechów kontrolować pod rząd? Zanim ci ucieknie uwaga. No to nie jest dużo. 5, 6, 10. I jak się skupisz 15 sekund, to jest szał. Okej, okay, aż tak. No, naprawdę. Jeżeli ktokolwiek zamknie oczy i postara się nie myśleć, to nie ma szans na to. Tak samo jak będę kazał mu się koncentrować na jednym oddechu, drugim, trzecim, czwartym, to jeżeli dobrze tego technicznie nie zrobi, to uwaga, zaraz zacznie mu gdzieś tam sobie latać i stracił uważność z tego oddechu. Okay. Nie?
Także to też jest proces, to też trzeba umiejętnie robić. Dużo osób źle robi, mówiąc tylko o tym, że trzeba się koncentrować na oddech. Okej. Okay. A nie jak tak, to jest z oddychaniem przyponowym generalnie? Bo z tego co wiem, to podejrzewam, że tak jak w dietetyce, są różne gdzieś tam teorie, może, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale często się słyszą jakieś różne sprzeczne właśnie informacje w kontekście chociażby tego oddychania przeponowego i tutaj jestem ciekawa, jak to... Z tym oddychaniem przeponowym jest jedna taka rzecz, co jest źle robiona. Gdzieś to tam się przyjęło. Czyli oddech przeponowy jest kojarzony z tym, że się rusza brzuch. Tak. No tak często na różnych zajęciach, nie wiem, nawet z emisji głosu, jak często miałam, to też no gdzieś tam, żeby leżeć, żeby ten brzuch się unosił, kładzie się jakąś książkę czy coś i to ma też pomóc. No jest, to jest trochę takie niezrozumienie jakby fizjologii i anatomii. Okej, okay, super. Rozwiń. Z tego powodu, że ty jesteś w trzech wymiarach, nie? Tak. Czyli jeżeli przepona przecina cię w pół, czyli przyczepia się do żeber, do odcinka lędźwiowego, ma przyczepy dookoła, cały, jakby wyobrazić sobie jak taki spadochron, który jest w środku ciała, nie? Zaraz nad, powiedzmy, żołądkiem, wątrobą i oddziela płuca od jelit. I jeżeli ten spadochron jest 360 stopni, to dlaczego ma się ruszać tylko przednia część? Przecież on jest trójwymiarowy. No tak. Racja. Czyli każdy z tych wymiarów powinien się ruszyć. Czyli jeżeli rusza się przepona, robi się wdech, ta przepona się przesuwa na dół, no to wszystkie wymiary powinny się ruszyć. I tylny, i boczny, i przedni. Więc samo wypychanie brzucha często łączy się z tym, że ludzie uczą się takiego napięcia mięśni brzucha, żeby wypchnąć brzuch. A nie, żeby zrobić oddech. I to nie jest praca przeponą. To jest niezrozumienie tematu. Jasne, czyli możemy jakoś właśnie trenować? To po prostu... Tak, wszystko można trenować. Rozumiem, każdy mięsień, jakoś... który masz, możesz trenować. To jest mięsień, który masz bezpośrednio wpływ, więc możesz trenować. Musisz sobie po prostu na początku każdy z tych wymiarów ruszyć, zobaczyć, czy też nie masz jakiegoś ograniczenia, jeżeli chodzi o po prostu ruchomość, klatki, mięśnie i tak dalej. A to kto to powinien zobaczyć? Jakiś osteopata, fizjoterapeuta? Czym samemu możemy sobie... Jak się wie, to można samemu, nie? Jak się wie. No, aha. Tak samo jak kładąc... Wiesz, jeżeli ćwiczysz cały czas na przykład leżąc na plecach i kładziesz sobie tą książkę, znaczy ten wymiar przedni jak się rusza, to jest okej. Nie? W jakimś tam stopniu. Ale to nie jest tylko jeden wymiar. To jest tylko przedni. Nie? Czyli jeżeli leżysz na plecach, to faktycznie ciężko ci ruszyć inne wymiary, dlatego że na przykład ten tylny nie ruszysz, bo na nim leżysz. Więc musisz się obrócić na brzuch i ruszyć też tylny. Nie? Musisz też ruszyć bok. I potem musisz połączyć te wszystkie i poruszyć wszystkie naraz. Okay. I wtedy jest okej. Okay, i wtedy można faktycznie oddychać tym dolnożebrowym czy przeponowym torem. I to jest ważne? Mega ważne, dlatego że płuco jest trójkątem, powiedzmy, nie? Tam może nie trójkątem, no ale jest zwężone na górze. Możemy na tej koszulce pokazać mniej więcej. Okay, nie? Tak, wygląda mniej więcej tak. Czyli jest wąskie tutaj, a szerokie tutaj. I my chcemy ściągnąć powietrze na sam dół. Tak. A nie tylko w tą górną część. To jest ważne. Jeżeli wciągamy tylko w górną część, to musimy dużo tych oddechów robić, bo to jest mała objętość, nie? Więc muszę zrobić wiele tych oddechów. A nie chcemy szybko oddychać i dużo. Tak, a nie chcemy. Chcemy ściągnąć jeden oddech i ściągnąć go do samego dołu. Tutaj też jest większa ilość krwi w dolnych płatach, więc lepiej zachodzi ta wymiana, więc więcej korzystamy z jednego oddechu, więc nie musimy tyle tych oddechów zrobić. Okay. Dlatego lepiej ściągnąć tu. Pomijając fakt na przykład tego, że tutaj zazwyczaj muszą pracować też mięśnie wspomagające, które są w tej górnej części, które też są raczej mięśniami posturalnymi. Więc takie osoby obciążają mięśnie, które są odpowiedzialne za trzymanie na przykład sylwetki. Okay. Więc te mięśnie robią dodatkową pracę, którą nie powinny robić, bo one mogą ją robić, ale w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach awaryjnych, okej, to one się aktywują na jakiś czas, znika, powiedzmy, zagrożenie i tak dalej, i one się wyłączają i wracamy do mechanizmu i procentowo nie używamy ich tak dużo.
Okay. Ale osoby, które używają to cały czas systematycznie, przez jakiś tam stres czy cokolwiek, nie wiadomo, no tak, stymulującego ten górny tor, mają je obciążone i na posturę, i na oddech. Przez nieproporcjonalnie duży czas do tego, co one powinny pracować, nie? Okej, okay. Ale to też nie wiem, czy to ma związek z tym tematem, ale tak mi się wydaje, że często gdzieś tam fizjoterapeuci mówią, że duży błąd jest, że gdzieś tam jest taka komunikacja w mediach, bo była kiedyś, żeby kobiety, tam ludzie generalnie wciągali brzuch, żeby chodzili prosto jakby, i że czy to nie jest też tak, że to nas blokuje, jeżeli chodzi o oddech, właśnie między innymi ten przeponowy? Takie, wiesz, aktywne wciąganie brzucha? To znaczy... Trzeba było zacząć mechanikę, jak to wygląda, nie? Czyli w momencie oddechu, co pracuje, nie? Jak ta sylwetka jest zmieniona, nie? Czy są zachowane krzywizny kręgosłupa, czy one są na przykład w jakiś nienaturalny sposób wypłaszczone, czy jak to jest? Skąd to się bierze? Czy ta sylwetka jest na przykład zrelaksowana, czy powstają jakieś nienaturalne napięcia mięśniowe, które to utrudniają, nie? Także ale mówisz o pozycji, było. Tak? Że tak, co o całej sylwetce. Okej, ale tak sobie myślę... Ciężko mi powiedzieć, wiesz, musiałbym zobaczyć taką osobę i wtedy jestem w stanie powiedzieć, nie? Czy ona, jaka była pozycja, z której ona wychodziła? Czy ta pozycja, z której wychodziła, była nienaturalna, ona się wyprostowała do pozycji faktycznej? Czy jakoś to jest, było okej, a jakiś ma wzorzec przekoloryzowany, nie? Taki, tak, w takim sensie, że nie wiem, zbyt stara się to naprawić, natura, nie? Bo też my nie jesteśmy tacy, my jesteśmy, składamy się, wiesz, pewnie, z lordozy, kifozy w danym odcinku, a nie mamy prostego kręgosłupa jak kij, nie? No tak. Jeżeli ktoś był na początku zamknięty, a się wyprostował, okej, ale jeżeli jest w jakiś tam nienaturalny sposób wyprostowany, to jest też inna sprawa, nie? Więc to jest kwestia już tylko zobaczenia. Trochę to jest trochę indywidualna rzecz, nie? Rozumiem. Jeżeli naprawiało mu to coś, okej, ale jeżeli on gdzieś wziął jakiś wzorzec nienaturalny, to znowu w drugą stronę jest przegięte, nie? Jasne. Więc trzeba byłoby zobaczyć dokładnie. Okej. Okay. A powiedz w takim razie, czy jest jakiś moment, kiedy oddychanie przez usta jest okej? Okay? Może jakaś mocna aktywność sportowa. To znaczy? To znaczy jakiś intensywny bieg, ale zawody jakieś, coś, gdzie trzeba mocno się pozbywać tego dwutlenku węgla, bo już pracujemy na granicy swoich możliwości, już wchodzimy w te mocno w progi praktycznie beztlenowe. Ale i tak rozumiem, że to i tak by było w jakimś etapie, a nie od samego początku. Jeżeli ktoś jest amatorem, to według mnie nie powinien tego robić. Okej. Okay. Nie powinien oddychać ustami podczas aktywności fizycznej. Tak. Jeżeli nie, nie wiem, dobra, może jeżeli jest amatorem i jakoś mocno chce podkręcać swoje wyniki i tak dalej i nie ma wyjścia, okej, ale tu będzie inny problem, bo taki oddech może mu tak naprawdę utrudnić progres w tym sporcie. Dlaczego? Lepiej sobie utrudnić i na tym utrudnieniu robić progres, bo wtedy łatwiej wyczuć to, że ten progres się robi, nie? Niż robić to przez usta. Okay. Nie wiem, czy to jest dobrze wytłumaczone, nie? Czy... Rozumiem, no pracujemy na takim... Wiesz, na czym polega problem? Problem polega na tym, że trzeba znaleźć balans. Czyli oddech musi być proporcjonalny do pracy mięśni. Jeżeli podnosi się poziom dwutlenku węgla i oddech nadąża za nim, to sobie ładnie idziemy z pracą. I jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Jeżeli komuś oddech się stymuluje i on zaczyna nadkładać, jeżeli komuś praca mięśni się stymuluje, on zaczyna nadkładać ten oddech więcej niż jest potrzeba, bo chociażby panikuje w jakimś tam stopniu, nie jest przyzwyczajony do tego odczucia, bo nie miał wcześniej dużo do czynienia ze sportem, powiedzmy, to się pojawia pewien problem. Bo on pozbywa się tego dwutlenku węgla za dużo. Nie? Okay. Czyli dochodzi w pewnym momencie do niedotlenienia. Czyli on na przykład na poziomie amatorskim kończy bieganie i się okazuje, że na tym bieganiu, po bieganiu 5-10 km, on jest zmęczony totalnie. To nie jest jakiś dystans, gdzie to powinien być zmęczony człowiek. Okay. Jeżeli on nie startował w zawodach, gdzie dał z siebie wszystko, tylko poszedł pobiegać. Czyli bieg na 80% swoich możliwości, 70%. A jest zmęczony, jakby dał z siebie wszystko. To nie jest dobrze.
nie? No tak. Biegnąc na nosie i oddychając przez nos, nie jesteśmy w stanie przekroczyć niektórych barier. Bo przez to, że jest zmniejszona objętość oddechowa, nie jesteśmy w stanie mocniej oddychać już. Czyli też nie jesteśmy w stanie tej aktywności podnieść do jakiegoś tam poziomu. Czyli będziemy biec na ileś tam procent swoich możliwości, w zależności od tego, kto jak może, to już może być duży przedział. Nie? Więc nie wiem, 60, a 90. Nie? Mhm. Ale nie dojdzie do tej granicy takiej, że będzie totalnie na przykład wejdzie w procesy beztlenowe. Nie? Mhm. Czyli ten też proces, gdzie powstaje kwas mlekowy, będzie dużo później, albo na przykład nie będzie następował. Nie będzie się zakwaszał. Mhm. A jeżeli, no, a jeżeli ten progres, w sensie, no bo on będzie wolniej następował, ale będzie wprost proporcjonalny do rozwoju innych parametrów, ale będzie, się poprawiają. Ale będzie następował. Mhm. Okej. Okay. Będzie wprost proporcjonalny. Bo jest element trudny, nad którym ktoś pracuje. Czyli trudno mu się oddycha, dlatego że ma ograniczoną objętość oddechową, ale co trening może gdzieś tam się przesuwać, więc ten jego VO2 max, ten maksymalny próg tlenowy będzie się zmieniał, będzie się przesuwał. Jasne. A jeżeli ktoś nie dostosuje ten oddech i nadłoży za dużo tego oddechu, to nie będzie mu się przesuwał ten próg tlenowy, bo on będzie się pozbywał cały czas tego, obniżał sobie, będzie jakby w niedotlenieniu w czasie wysiłku. Mhm. To będzie niekorzystnie dla niego działać. Okej. Okay. No, to jest właśnie... ciężko powiedzieć, gdzie jest ten balans, nie? Jeżeli ktoś nie jest podłączony do aparatury, tylko sobie wychodzi pobiegać. A biegając, jakby oddychając nosem, cały czas nie przekracza swoich jakby możliwości. Nie? Jeżeli na przykład wyjdzie pobiegać nosem i przebiegnie kilometr w 5 na przykład minut, nie? 5 minut zrobi na kilometr, a na przykład oddychając nosem za jakiś czas zrobi w 4,15, nie? Czy tam 4,45, i będzie mu to łatwiejsze, to znaczy, że no, organizm się przyzwyczaił do tej objętości oddechowej i on wie, jaką objętość oddechową przez ten nos jakby dostarcza, nie? Ustami, no nie wiadomo, bo można tak naprawdę zrobić dużo większą tą objętość, więc trudniej jest stwierdzić, nie? Czy to jest też progres, czy to nie jest progres. A jak to jest ze sportowcami zawodowymi? Czy jakby oni potrafią zawsze oddychać, czy... Nie. I czy praca u nich na oddechu może spowodować to, że no będą lepsi? Jeżeli generalnie ktoś nad tym nie pracuje, to nie ma znaczenia, czy jest sportowcem, czy nie. Znaczy, nie, ma, sobie nie, wiesz, nie jest lepszy. To, że jest sportowcem, nie powoduje, że lepiej oddycha. Ale czy w sensie nawet, czy o sportowców zawodowych generalnie dba się w tym aspekcie, czy raczej zależy bardzo nikt mocno? Nikt na to nie zwraca uwagi. Aha, nikt. Okay. Nie powiem nikt. W nie, większości? Wiadomo. Większość osób na to nie zwraca uwagi po prostu. To się dzieje, dla ludzi to się dzieje i po prostu się dzieje. Nie, nie muszę, czy świadomość się zmienia i to cały czas jest coraz lepiej z tym, ale dla większości osób, przynajmniej mówię w Polsce, bo za granicą niektórzy sportowcy mają swojego tylko człowieka od oddychania, który kontroluje ich oddech. Nie? Czyli w sporcie najczęściej ludzie, nawet na takim wysokim poziomie, zaczynają się tym interesować, jak im to zaczyna przeszkadzać. A jak im zaczyna przeszkadzać, to już może być astma wysiłkowa tak naprawdę. I to może być spowodowane właśnie złym oddechem wcześniej? Tak. Zbyt intensywnym oddechem, hiperwentylacją na przykład na treningach. I to się da cofnąć wtedy? Da się cofnąć. Mhm. Nie? Po prostu trzeba na ten oddech zwrócić uwagę. Ale problem jest inny, że często da się to cofnąć, ale taki sportowiec, on nie za bardzo chce się cofać. Okej, okay, bo to progres, znaczy się cofnie też z wynikami? No też. Jak mówiłeś na... Ten... Też na pewno będzie mu trudniej uzyskiwać te wyniki, nie? Które miał. Czyli trzeba zrobić krok do tyłu, żeby iść do przodu. No. To jest problem. Okay. No. Dlatego mało kto to chce i nie w każdym sporcie można sobie na to pozwolić i tak dalej, nie? Taki temat trudny. No, sport zawodowy jest tematem trudnym, dlatego że tam no, jakby zdrowie jest na drugim miejscu zazwyczaj, prawda? Więc... Aczkolwiek no tutaj jest mega narzędzie. Ja się dziwię, jeżeli ktoś w ogóle nie pracuje, robi sport i nie pracuje z oddechem. Bo generalnie to oddech zadecyduje, kiedy się kończy ta jego aktywność fizyczna. No tak. To tylko zadecyduje o tym oddech. Często. Mhm. Jeżeli trenuje swoje mięśnie, to co go zatrzyma, to jest kwas mlekowy w mięśniach. Nie? No. A ten kwas mlekowy powstaje z nadmiaru dwutlenku węgla. Czyli powstaje z nadmiaru jonów wodorowych, który organizm nie jest w stanie się pozbyć. Nie jest w stanie zutylizować jonów wodorowych i się zakwasza organizm. No proste, nie? Więc jeżeli oddechem jest w stanie to zrobić. Nieźle.
Tak jak zwykle, takie podstawowe rzeczy, które czasem nie pamiętamy, nie? A które mogą zmienić tyle. I tak sobie myślę tutaj nawet w kontekście osób takich amatorów, którzy no, trenują intensywnie, no bo mamy takich coraz więcej. I pewnie u tych osób też jest to dość mocno zaburzone, no bo chcemy dużo, szybko. Ja powiem ci tak. Startuję sobie w jakichś tam zawodach, nie? Tak, dla przyjemności. Albo żeby pokazać, że można, nie? Czyli tam, nie wiem, że można przebiec maraton oddychając nosem, że to nie jest, nie umrzesz potem, nie? I czasem zdarza mi się szukać jakichś zdjęć potem w internecie i widzę te ludzie, twarze tych ludzi generalnie, jak oni oddychają. Dla mnie to jest tragedia. Okej. Nie? Jak oni oddychają. Mhm. Jak ja biegnę wśród tych niektórych ludzi i słyszę tamten ich oddech, dla mnie to jest tragedia. Mhm. Fajny przykład, jak ktoś sobie oglądał, to dla mnie było w ogóle niesamowite, mega mnie to zmotywowało. Jak był bity rekord w maratonie ostatnio. Okay. Jak Kipchoge biegł w Wiedniu na poniżej 2 godzin zbijał maraton. I jak ktoś się tym interesuje, niech sobie zobaczy, jak to wygląda. Biegnie obstawa, on w środku, chyba 5 osób clean, 3 osoby z tyłu, mały taki clean, że nawet mu powietrze i tak dalej tam rozcinali, nie? I topowi nie interesowałem się, bo nie jestem biegaczem, nie wiem, kto tam był jakim, ale domyślam się, że jeżeli biegną w jego tempie, to są topowi jacyś tam pewnie olimpijczycy albo mistrzowie świata z innych dyscyplin, innych dystansów pewnie, nie? No tak. I on biegnie i oddycha przez nos. No, polecam sobie włączyć YouTube i zobaczyć, okay, bo jest na pewno to nagranie. Przez 2 godziny. On oddycha przez nos, wszyscy biegną z otwartymi ustami wokół. Wszyscy okay, w kolesie. I on biegnie z otwartymi... I najczęściej właśnie w tych biegowych rzeczach mówi się, że się nie da. Nie? Okej. Okay. On biegnie w tempie 20 km na godzinę. Więc można spokojnie pojechać za nim rowerem i byłoby trudno przejechać 40 km rowerem. Nie? W takim tempie. I on biegnie, oddycha sobie przez nos. I komentarz jest taki, że generalnie jak... chyba na Eurosporcie to komentowali, to mówili, że on nie oddycha. Bo nie ma otwartych ust. Jakby dla tych ludzi to nie... To te rzeczy, które mówimy, one nie są oczywiste w środowisku. To nie jest tak, że my mówimy o rzeczach, o których wszyscy wiedzą. Za jakiś czas będą to wszyscy wiedzieć, ale w tym momencie, jak my rozmawiamy, to nie wiedzą tego ludzie w większości. Albo twierdzą, że tak nie jest. Okej. Nie? Ale on wiedział, tak? A on go coś pokierował. Mógł to robić intuicyjnie. Albo intuicyjnie, okej. Okay. Mógł to też robić intuicyjnie. I cały maraton. Tak. Poza tam ostatnimi może 100 metrami. Okej. Okay. Gdzie po prostu sprint zrobił. No tak, no tak. Taka była biegaczka. No taka biegaczka jest Sonia Richard Ross. Okej. Okay. 4-krotna mistrzyni olimpijska w biegu chyba na 200. Tak mi się wydaje, może się mylę, ale albo sztafeta, w Londynie chyba 2012 rok jeszcze oglądałem, jak biegła. Ona mówiła, że do dystansu praktycznie 100 metrów, może czasem 200, 100 metrów robi się wdech nosem, wydech ustami, a każdy dystans powyżej tego biega się na nosie. Więc jakby nawet jeżeli ona była wyjątkiem od reguły, no to zawsze wyjątek potwierdzający. Okay. Nie? A nie była przypadkowa, bo generalnie zrobiła 4 razy mistrzostwo olimpijskie, nie? Mm-hmm. I mistrzostwa świata też. I ma taką świadomość. I biega oddychając przez nos. Mm-hmm. Czyli jest to możliwe, nie? Tylko, że jeżeli weźmie się sportowca z takiej półki, to nie można go, po prostu nie możesz go cofnąć, bo możesz zrujnować karierę, więc nie ingeruje się w takie rzeczy. Ciekawe. Ona mogła zaczynać już tak od początku robić po prostu i była w stanie to zrobić i była w stanie też w ten sposób wygrać. Ten Kipchoge też jest w stanie w ten sposób biec i też jest w stanie wygrywać z ludźmi. Tak. Ale trenowali w ten sposób dużo wcześniej. No, dokładnie. Jakie mogą być konsekwencje u takich ambitnych amatorów, którzy, no właśnie, ambitny amator to dla mnie osoba, która pracuje, wiesz, ma intensywny normalnie tryb życia i dodatkowo chodzi na treningi nawet 4 razy w tygodniu, czy tam z 5. Jakiś crossfit, dajmy na to, coś takiego obciążającego i oddycha cały czas z ustami, tam, we wszystkim. No może nie wiem, czy crossfit jest dobrym przykładem, tak sobie strzelam na jakąś tam intensywną aktywność. Crossfit nie jest taki aż dobry przykład, bo crossfit jest przykładem, gdzie
jest dosyć mieszany wysiłek. Jest tlen z beztlenem i są momenty też beztlenowe i po nich jest ciężko wrócić do takiego oddechu przez nos. Nie? Lepszym przykładem są i bardziej masowym jest bieganie. Na przykład. Nie? Bo tam masz jednostajny wysiłek i jak złapiesz rytm, to jesteś w stanie go utrzymywać. Nie? Nie masz takich zrywów. Nie? Czy jazda na rowerze, czy nie wiem, nawet aerobowe jakieś. Nordic walking, nie? Cokolwiek. Takie aktywności, które większość społeczeństwa uprawia. Bo crossfit jest jakimś tam zamkniętym gronem, naprawdę. Nie jest masowy w Polsce, nie? Więc w takich aktywnościach osoba jest generalnie mocno pobudzona, na przykład. Pozbawia się wszystkich funkcji, które daje oddychanie nosem. Czyli ma oczyszczone, nieoczyszczone powietrze, nieogrzane powietrze, dużą utratę wilgoci około 40% przy takim oddychaniu. Tlenek azotu produkowany jest między innymi przez zatoki, nie ma tego tlenku azotu. Może mieć dużo infekcji bakteryjnych, może mieć zapalenie zatok, przeróżne rzeczy. Objętość ma większą. Czyli może generalnie mieć ten efekt Bohra związany z pozbywaniem się tego nadmiaru dwutlenku węgla powoduje obkurczanie się naczyń krwionośnych i oskrzeli w momencie tej aktywności. Może to między innymi właśnie do astmy na przykład wysiłkowej prowadzić, różnych rzeczy. On jest po prostu zmęczony, nie? Ta aktywność go męczy. Jeżeli zrobiłby tą samą aktywność oddychając przez nos, skończyłby to, poszedłby dalej i nawet by nie wiedział, że tą aktywność robił. Nie? Ja miałem taki ostatnio przykład, taki śmieszny. On nie jest typowo związany z oddychaniem przez nos, ale jakby kontrola oddechu tam była, nie? Biegłem sobie w zawodach, na 17 piętro się wbiegało, na ekonomiczną. Nawet jest filmik na moim Facebooku wrzucony z tego, nie? Można sobie zobaczyć, bo miałem kamerę na głowie, widać dokładnie wszystko, widać, słychać, nawet słychać jak oddycham, więc można sobie zobaczyć, no nie? Mam ten tam oddech, źle to zrobiłem, bo generalnie się trochę przestraszyłem tego, że będzie mocny poziom dwutlenku węgla, mi skoczy przez ten bieg, więc przehiperwentylowałem się na początku. Mówiłem, zmienię sobie już trochę to pH, a potem ono się wyreguluje przez ten podnoszący się poziom dwutlenku węgla. No to był akurat błąd, bo nie było to aż takie trudne, jak sobie wyobraziłem. No ale do sedna. Wbiegłem na tą górę, na to 17 piętro, dobiegam tam na ten, przebiegam tą linię mety i tam już jakieś osoby leżały na ziemi, tak w cudzysłowie, ale też i dosłownie. I stał dziennikarz jakiegoś radia, nie? I ten dziennikarz tak chciał przeprowadzić z kimś wywiad, ale nie mógł. Nikt nie miał siły. Nikt nie mógł rozmawiać po prostu, nie? Po wbiegnięciu tam na górę już nikt oddechu nie mógł złapać. Ja tak wbiegam na tą górę, biorę ten medal, tak sobie stoję, on mówi, dasz mi wywiad? Ja mówię, to spoko, co byś chciał wiedzieć, nie? Wiesz, normalnie sobie skończyłem, wiesz, mój oddech wrócił momentalnie do takiego stanu, jaki był, dlatego że ja po prostu go kontrolowałem w czasie biegu, on mi nie uciekł, nie? Nie było tak, że ten oddech skontrolował mnie, tylko ja kontrolowałem mój oddech. Więc jak dobiegłem na górę, no to sobie normalnie rozmawiałem, nie? Nieźle. A większość osób potrzebowała czas, żeby się doprowadzić do tego. Myślę, że nawet doprowadzając się do takiego normalnego stanu i nie kontrolując swojego oddechu, zajęło im to dużo więcej czasu, nie? Złożony mega temat, bo każda dyscyplina ma inną specyfikę. No tak. I inaczej trochę się to wykorzystuje, ten oddech, nie? Czasem jest ważny, jak są jacyś zawodnicy między rundą, ta minuta, którą mają, żeby odpocząć, nie? Co oni zrobią, nie? Mają dużo na przykład wysiłku beztlenowego, więc muszą na to się na przykład skupić. W bieganiu na przykład jest trochę inaczej, bo jest bardziej jednostajny, nie? W zależności też jaki dystans w bieganiu, to ma znowu znaczenie, nie? Jak to jest gra zespołowa, to jest trochę inaczej, nie? Bo na przykład masz wstrzymywanie gdzieś powietrza, potem masz normalny oddech, potem się uspokajać. Dużo jest takich zmian rytmu chociażby, nie? Jasne. A powiedziałeś, że na początku się przehiperwentylowałeś i możesz to rozwinąć? Zrobiłem po prostu sobie taką intensywną serię tych oddechów. Mówię, że się, wiesz, myślałem, że się pozbędę po prostu dwutlenku węgla. Jak już się pozbywam, to przez usta, bo to jest objętość duża, nie?
A okazało się, że za mocno, nie? Że nie miałem takiej potrzeby w ogóle. I to miało spowodować, że będziesz dłużej mógł wytrzymać, tak? No, że sobie pozbędę się ten dwutlenek węgla, on zaraz zacznie mi narastać, nie? Więc aha, będę miał jakby, wiesz, zanim zacznie mi narastać, no to go będę miał z niższego mniej poziomu, on będzie narastał, więc dłużej będzie dochodził do tego o poziomu, gdzie mi podbije oddech. Rozumiem. Mhm. Takie założenie, aczkolwiek nie było takiego sensu. Okej. Okay. Czyli zawsze jak oddychasz nosem, no to wypuszczasz ustami, czy nie? Czy jak co? Oddycham nosem, to robię wdech nosem, wydech nosem zawsze. Aha, okej. Czasem jest korzystne zrobić wydech ustami, czasami. Kiedy? Jak mocno ten dwutlenek węgla rośnie do góry i trzeba się go pozbywać więcej, czyli ale większą objętością. Nabieram mniejszą, a pozbywam się większą. A skąd mam wiedzieć, kiedy to jest ten moment? Musi być mocniejszy już wysiłek. Mhm. To nie jest taki sobie bieg, trucht, nie? Okej, okay, no właśnie powiedziałeś, że 5-10 km biegu to nie jest mocny wysiłek, więc... Im dłuższy dystans, tym powinno ci być łatwiej oddychać przez nos. Powinny być łatwiej oddychać przez nos. Bo biegniesz wolniej, nie? Mhm. Bo teoretycznie biegniesz wolniej. No tak. Nie? Im krótszy dystans biegniesz, tym szybciej biegniesz, nie? Okej. Okay. Czyli przy taki na przykład sprinter, jego poziom dwutlenku węgla może narastać, być nawet, nie chcę, 30-krotnie na pewno, ale może nawet jeszcze więcej niż 30-krotnie większy niż możliwości pozbywania się go przez organizm. Okay. Czyli on po prostu nie jest w stanie. On biegnie tam w 70%, 80% jest bez tlen. Mm-hmm. Nie? No tak. Nie jest po prostu w stanie się tego pozbyć, nie? Więc no tak to wygląda. Jeżeli biegniesz w jakimś tam wolniejszym tempie, to jesteś w stanie pozbywać się to, co produkują mięśnie, nie? Mm-hmm. Też wszystko zależy też od masy mięśniowej, nie? Jak ktoś jest chudziutki, to te mięśnie nie produkują też tyle tego dwutlenku węgla, więc będzie mu łatwiej na przykład biec oddychać przez nos. Jeżeli ktoś będzie miał większą masę mięśniową, to będzie to trudniejsze, nie? Okej, okay, no tak, no to też ma sens. No. Także tak to wygląda. Mówię, no mega takie zawsze dobranie do kogoś, do specyfiki i tak dalej. Jak to jest sportowiec, to zazwyczaj trzeba po prostu z nim jeden na jeden pracować. Mhm, okej. Okay. Jak to są osoby po prostu, gdzie zależy na zdrowiu i mają podobny stan zdrowia, no to już jest trochę łatwiej. No tak. Nie? No tak. Mhm. To zależy wszystko od tego, nie? Jak ktoś jest znowu bardzo chory, no to też trzeba wtedy bardziej jeden na jeden pracować. No tak, ale zawsze mówisz, że jednak w przypadku każdego to ma znaczenie, nie? Nie ma takiej czynności, która nie jest, której to nie jest ważne. Mhm. Tlen potrzebujesz do wszystkiego. Mhm. Ktoś z nadwagą może mieć między innymi nadwagę, dlatego że ma niedobór tlenu. Ciekawe. Bo tlen ci jest potrzebny do spalania. No tak. Nie? Mhm. No. Czyli to jakby to może... Teraz też generalnie przez jakiś czas było coś takiego, że robiąc i mówiąc o takich rzeczach był pewien problem, że ludzie jakby to... Już nie było jakichś tam takich... Były badania jakieś też na to, ale one nie były takie duże. No bo takie rzeczy to, wiesz, no nie, co to za pożytek ze zbadania tego, kto na tym zarobi? No jasne. Nie? Ale no teraz ostatnio jakiś tam czas temu, może z miesiąc, półtora miesiąca, Nagroda Nobla między innymi była za właśnie procesy wynikające z nieotlenienia organizmu, jak ciekawe, zachodzą, to muszę, nie? Poczytać sobie dokładnie o tym. No, także jakby już w tej chwili jakby temat jest, no już nie ma co dyskutować. Nie ma co dyskutować, tak jak z postami, że ta Nagroda Nobla się tam w kontekście autofagii pojawiła. No dokładnie, nie, w ogóle ostatnie trzy były najciekawsze. No tak, i tam cykl dobowy jeszcze. Tak. Mhm. Nie? No i tlen był teraz ostatni. Nie? No i to już jakby zamyka temat. Bo ja się mega cieszę, bo miałem przez długi czas jakoś... No, ja tam nawet nie polemizuję, bo nie chcę mi się, ale generalnie jakby to zamknęło też usta wielu osobom, nie? Mhm. Także fajnie. No, wiesz, właśnie o co chodzi. Trzeba być otwartym, bo jeszcze się dowiemy dużo rzeczy takich, które aktualnie się bardzo krytykuje, podejrzewam. Wiesz, bo czasem na przykład widać, że coś daje efekt, nie? Ale nie ma stwierdzenia. No właśnie, ale no. Jak nie ma, jeżeli nawet dla niektórych osób coś daje efekt, ale jeżeli nie ma na to potwierdzenia, no to może, a może mi to nie da efektu, a może to daje efekt nie każdemu. Jakby, nie wiem, mnie takie rzeczy nigdy nie zajmują, nie? Mhm. Jak coś daje efekt, to daje efekt, nie? Jeżeli mi nie daje efektu, to znaczy, że sprawdzam na sobie i widzę, że mi to nie daje efektu, nie? Nie muszę przeczytać 5 książek. Czasem potem lubię przeczytać 5 książek, jak widzę, że to mi daje efekt i się zainteresuje. No tak. Dlaczego na przykład, nie? Ale wiele osób odpada na przykład na niepróbowanie.
To jest. Bo nie ma wystarczających dowodów. Tak, tak. Nie? Czyli wiadomo, no, jakby nie możemy też głupot robić, ale jakieś tam rzeczy, które mają jakieś przesłanki, jak tutaj, no... To znaczy na przykład, okej, okay, wiemy, że dotychczas wiedzieliśmy, że ćwiczenia, dobrze zrobione ćwiczenia oddechowe dają jakąś adaptację. Okej, okay, to wiemy. Ale nie wiemy jaką. Nie wiemy, jakie procesy zachodzą na przykład w mięśniach. Biochemiczne. No dobra, no ale dzieje się coś, tak? Ale nie wiemy tylko, co się dzieje, ale dzieje się coś. No to to, że coś się dzieje, nie jest wystarczające, żeby zacząć, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje. Tak. Dokładnie. Tak? Czyli, nie wiem, z rozpadu tam, nie wiem, kwasu węglowego zostaje tam reszta kwasowa. I teraz ona jest w jakiś sposób buforowana. Że na przykład trudniej powstaje kwas mlekowy przy robieniu treningów oddechowych. Ale jak nie wiem, jak jest buforowana ta reszta kwasu węglowego, to nie będę trenował. No. No kurczę, dla mnie to jest jakiś absurd, no ale wiesz, no tak to jest. No ja mam podobne podejście jak ty, no ale właśnie rozumiem, jak się, wiesz, są rzeczy, na które jeszcze potrzebują czasu, mam wrażenie, niektóre. No zawsze tak generalnie będzie i dlatego jakby fajne jest to, że jeszcze w tym momencie daje to ludziom przewagę. I ci, co są otwarci w głowie i generalnie się takimi rzeczami będą interesować, będą zyskiwać przewagę nad innymi, którzy będą trenować. Można trenować lżej, może nie tyle czasu, co inni i uzyskiwać lepsze lub porównywalne efekty. Mm-hmm. Można mieć kontuzję i podtrzymać sobie na przykład formę fizyczną ze złamaną nogą, będąc biegaczem. Mm-hmm. Okay. Można wyjść z jakby też w pewnym momencie z sezonu i podtrzymać formę do następnego sezonu. Nie? Jest bardzo dużo takich fajnych aspektów, które za tym idą. Mhm. Nie? W pewnym momencie przeciążamy mięśnie, a moglibyśmy je sobie zostawić, trochę odciążyć, a samym oddechem podtrzymać na przykład formę fizyczną. I trochę odpocząć na przykład, nie? Kurczę, powinni z tego korzystać naprawdę wszyscy sportowcy zawodowi. No według mnie tak, nie? Według mnie wszyscy powinni z tego korzystać. Najlepiej tacy... kilkunastoletni aktualnie, nie? Albo kilkuletni nawet. Już w sensie to nie są sportowcy zawodowi, ale osoby, które już są w intensywnym treningu. Bo powinny, nie? Ja, znaczy, ten trend będzie się zmieniał. Ludzie wreszcie zrozumieją to, nie? Jak, nie wiem, jakiś czas temu o tym mówiłem, to było to śmieszne dla ludzi, nie? Ale to się cały czas, widzę, ewoluuje i coraz więcej osób po prostu zaczyna myśleć. Tak. Ekstra. Mam nadzieję, że tak będzie. No, będzie na pewno, no bo to wiesz, świadomość będzie rosła, nie? Mm-hmm. Zawsze, jeżeli coś się pojawia w pewnym stopniu nowego, to natrafia to na opór. Jasne. Nie? Normalka, nie? Że nie ma co się w ogóle takimi rzeczami w jakiś tam sposób przejmować. I zawsze jakby, ja zawsze generalnie lubię pracować z osobami, które są w jakimś tam stopniu otwarte na jakieś nowe rzeczy, nie? Na nowe rozwiązania. I dają chociaż możliwość, jakby mają możliwość sprawdzić to i po prostu. Jeżeli nie daje efektów, to nie. Mhm. Aczkolwiek jeszcze się tak nie zdarzyło. No to jest piękna puenta, myślę. No. A powiedz jeszcze, tak wróciłeś niedawno z jakiejś medytacji, widziałam. Mhm. Opowiedz trochę. Byłem. No, taki temat, co gdzieś tam dla siebie robię, ale też gdzieś tam pokazuję, no to wiadomo, że ćwiczę sobie gdzieś swój umysł. Jako taki sam element, jak każdy inny mięsień. Nie? No i miałem możliwość u mojego takiego mistrza, od którego wiedzę pozyskuję, się ostatnio spotkać. I akurat temat taki typowo mindfulness, nie? Czyli takie, powiedzmy, oswajanie, czy tam tresowanie swojej głowy. Jak wygląda takie spotkanie z takim mistrzem? Bo to gdzie byłeś? W Wiedniu akurat. W Wiedniu. No. Co robicie podczas takiego spotkania? Jest praktyka i teoria. I nie zawsze jakby... Często trzeba sobie wyobrazić, w jaki sposób ten mózg funkcjonuje, żeby go kontrolować, czy żeby z nim może nawet nie kontrolować, tylko go jakiś tam wytresować, wytrenować i tak dalej. To jest tak, jakbyś miała psa, nie? Albo jakieś zwierzątko. I teraz chcesz go nauczyć sztuczek jakiś,
żeby on ciebie słuchał. Chcesz, żeby on szedł cały czas obok twojej nogi. Nie? Chcesz, żeby usiadł, chcesz, żeby szczeknął, cokolwiek. I teraz nie rozumiesz, jak się to robi. I więc ta teoria jest ci potrzebna do tego, żebyś na przykład zrozumiała, jak taki pies myśli. Jak on funkcjonuje, jak działa taki pies. Jasne. Co jest dla niego ważne, co dla niego nie jest ważne. Za co musi dostać nagrodę, na przykład. Żeby go przekonać, żeby on działał tak jak ty. Bo jeżeli na przykład, jak ty tego chcesz, bo jeżeli ty na przykład będziesz takiego psa terroryzować w kółko, to on nie będzie wdzięcznie za tobą szedł, on się będzie zawsze ciebie bał, na przykład, nie? Więc to nie będzie taki poziom, jak ty byś chciała tej jego reakcji, nie? Chciałabyś, żeby on był jak najwierniejszy, jak najbardziej oddany tobie, posłuszny i jak najbardziej szczęśliwy, że może z tobą współdziałać, nie? Dokładnie. Więc musisz zrozumieć, jaka jest teoria, no a praktyka to jest na poziomie jakby umysłowym obserwacja, zajmowanie czasem uwagi, czasem prowadzenie dialogu, czasem nic nie robienie, czasem oddech. Jest wiele jakby mechanizmów przeróżnych, różnistych, które można robić. I dobre zrozumienie jego pracy jest kluczowe. Bo inaczej nic nie zrobisz. Nie? To jest tak, jakbyś cały czas dawała słodycze i ten pies w końcu będzie jadł tylko słodycze. I tak to jest to, co robią słodycze, czy tam jakieś nagrody. To, co robią ludzie obecnie ze swoim umysłem, nie? No tak. Dadzą mu jedną nagrodę po drugiej, on jeszcze nic dla nich nie zrobi, oni już mu dadzą nagrodę. To co ten umysł będzie chciał? No będzie chciał nagrodę za nic. Tak. Nie? No więc za chwilę będą walić 120 kg, jak będą mu w kółko dawać nagrody, nie? Tak to działa. Jasne. No, no bardzo, bardzo fajny obraz. No. Jasne. I w drugą stronę, jeżeli będzie się cały czas bić takie zwierzę, to ono może będzie na bata wykonywało jakieś polecenia, ale to nigdy nie będzie ten poziom jakby relacji, jaki się powinno mieć. Jaką można mieć. Jaki można mieć, nie? To zawsze będzie strachliwy, no taka reakcja. Nie? Także to nie jest ta wartość, nie? Którą chcemy gdzieś tam uzyskać. Jasne. Chcemy mieć partnerstwo, nie? Ludzie jakby już tutaj na samym początku nie widzą rozdzielenia między tym, że umysł to jest jakaś tam nawet autonomiczna rzecz, nie? Ciało jest jedną rzeczą, umysł jest jedną rzeczą, jakaś duchowość, jakaś jaźń jest jedną rzeczą, nie? Oni wszystko widzą, że głównie ciało to oni. Nie wiem, czy to ktoś będzie zrozumiał. Ja nadążam, wydaje mi się. No, bo to jest też taki każdy temat szerszy. Każdy na swoim etapie zrozumie, bo wiesz, no, jak to jest. To jest też taki szerszy temat, nie? Ja też gdzieś tam w jakimś tam stopniu bez tego nie widzę rozwoju. Dla mnie to nie ma rozwoju. I wiesz, do tego stopnia, że ostatnio nawet sobie kupiłem taki, wiesz, do mierzenia fal mózgowych i wiem, czy medytuję, czy nie medytuję. Okej, ciekawe. Także wiem, co, jak moja praca na przykład daje, jakie efekty. Nie robię tego na takiej zasadzie, że siadam, medytuję i po prostu siedzę. Nie? Tylko ta medytacja moja to jest trening. Ja wiem, co robię. Nie? Wiem, kiedy miałem słaby trening, wiem, kiedy miałem dobry trening, wiem, kiedy mam postęp, wszystko wiem. To nie jest, że ja nie wiem, co robię na przykład, nie? Jestem w stanie, mam nawet... Wcześniej na przykład nie miałem też możliwości sprawdzenia tego, no ale teraz już jest taka technologia, że można to sprawdzić, nie? Ekstra. Dostępna dla ludzi. Także wiem, czy medytuję, czy nie. Nie? Okay. Mam wykresy swoich fal mózgowych, jestem w stanie powiedzieć. Nieźle. I wiem, że medytuję, taki poziom. Nie? Wiem, że medytuję i wiem też, kiedy nie medytuję i mimo wszystko wtedy poświęcam i tak na to czas. Może ten trening nie jest taki wartościowy, ale poświęcam czas. Zawsze to daje jakieś uspokojenie, jakieś inne aspekty. Nie, nie wprowadzam tak się na przykład głęboko w jakieś tam stany, ale okej, jestem spokojniejszy, wyrabiam nawyk. Są plusy tego też. I wiem, że to nie. I wtedy wiem na przykład, że to nie było to, co bym chciał, ale też wykonam taką czynność. Czasem nie zrobię, czy zrobię codziennie, ale też o odpowiedniej porze, na przykład rano i tak dalej, bo wiem, w których momentach w ogóle nie warto do tego usiąść. Okej, rozumiem. To jest tak, jakbyś miała pieska i on jest wściekły, że ci mu piana spyska, a ty mówisz, chodź, przytul się.
No nie, to tak nie działa, nie? To nie jest tak, że na pewnym momencie rozbudzenia, jak doprowadzisz w swoim życiu do pewnego momentu rozbudzenia swój umysł, to go nie wyhamujesz, tak? Okay. Jak tego nie umiesz. Znaczy, jak umiesz, to po prostu go nie rozbudzisz do takiego stopnia. Nie będziesz musiała wyhamowywać. I to jest kluczowe. Nie? Ja to porównuję zawsze ludziom do takiego czegoś. Masz jakąś skalę aktywności od 1 do 10. Nie? Jak jest treser? Taki był kiedyś treser, nie pamiętam jak on się nazywa, co trenował pieski na Discovery. Był, pamiętam, ale też nie pamiętam jak się nazywał. On taki był, nie pamiętam ten program jakoś tam nazywał, nie? Okej. Okay. On, na czym polega takie coś i na czym polega wytrenowanie twojego umysłu? Są pewne reakcje, które świadczą o rozbudzeniu. Jeżeli jest taki treser, i pokazują mu jakiekolwiek zwierzę, które on tam ma, jakaś tam psachota. I on przychodzi i widzisz pierwszą reakcję, jak to zwierzę zareagowało, nie? Czyli on widzi na przykład od 1 do 3 jakąś reakcję. Mhm. Na przykład, nie wiem, machnął ogonkiem. Ty na to patrzysz, tam w ogóle nawet nie wiesz, co się stało, nie? Nawet tam nie zauważasz tego, że machnął. On już widzi, bo jest wytrenowany. Tak nie powinno być, nie? On podejdzie do tego zwierzęcia, w tym momencie pogłaszcze go i ten zwierzak się zrelaksuje, nie? Od 1 do 3 jest jakaś minimalna reakcja, którą trzeba być wytrenowanym, żeby zauważyć, ale nie potrzebujesz jakiejś ingerencji mocnej, żeby tego na przykład zwierzaka wyciszyć, okay. Nie? Tak samo jest z mózgiem, nie? No tak, tak, tak. Jak idziesz, jak rozbudzisz go na reakcję, powiedzmy od 4 do 6, do 7, to musisz mieć techniki dobre, żeby go uspokoić. Musisz mieć jakieś patenty na niego już. Nie? Czyli musisz być dobrym treserem. Nie? No tak. Czyli to już wymaga jakieś tam użycia jakiegoś tam narzędzia, mieć jakiegoś tutaj kotwicę na coś i tak dalej, na oddech, medytacji. Tutaj musisz go na przykład na smycz wziąć coś, żeby on miał jakieś mechanizmy, które go uspokajają. Nie? Okay. Jak jest od 7 do 10 na przykład rozbudzenie, i leci piana z pyska na przykład takiemu psu, trudno cokolwiek zrobić. Możesz być treserem, będzie ci trudno. Możesz mieć wiedzę, możesz nie mieć wiedzy. I tak jest bardzo trudno. Trzeba poczekać? Trzeba czasem po prostu poczekać na dobry moment. I w dobrym momencie jakby reagować. A jak trzymasz w dobrym jakby, powiedzmy, pobudzeniu, to jesteś w stanie, w ogóle nie wchodząc w takie stany, jesteś, możesz bardzo łatwo się uspokoić, nie? Aha. Bardzo minimalną nie reakcją. Do tej tak. Ostatniej, bo ludzie jakby nie rozumieją jednej rzeczy, że oni robią tak, to mnie śmieszy mega. Medytują, czy tam robią cokolwiek, jakby to nie nazwać, bo to może medytacja nie jest zawsze dobrym jakimś słowem dla ludzi. Kończą i jadą z tematem. Normalnie wszystko wraca jakby do tego, co robili. Jakby ten trening się nie przekłada na nic poza tym. Na życie. Na życie. Nie ma połączenia jedno z drugim. Dlatego nigdy tamto nie będzie dobre, jeżeli nie będzie to się odzwierciedlało w życiu. Nie daje efektu ten trening. Ten trening ma coś wywołać później. Jak on czegoś nie wywołuje, to po co go robić? Okej. Okay. To nie ma większego sensu. Ciekawe podejście, tak. To, no, to ma sens. To jest trening, tak samo. Nie? Jeżeli ja chcę na przykład poprawić swoją sylwetkę i ćwiczę na siłowni i ta sylwetka się nie zmienia, to jest sygnał, że coś robię nie tak. I tak samo też jest tutaj. I jeżeli na przykład jestem zdrowszy, to idą mi lepiej te ćwiczenia, nie? Budowanie sylwetki. Pewnie. Nie? I tak dalej, jeżeli dobrze buduję sylwetkę, to potem też zaczyna mieć jakieś zdrowe nawyki. Więc to się łączy, nie? W przypadku budowania swojego ciała nie jest to aż takie problematyczne. Tak. Ale w przypadku budowania głowy są te same mechanizmy. To jest to samo. To nie ma żadnej jego różnicy. Tylko, że jakby już tutaj tego nie widać. No właśnie. To trzeba. Ale to jest wierzyć, taki sam trening. No właśnie. To nie jest tak, że coś trenuję i to jest tego samego dnia do sprawdzenia. To jest tego samego dnia do... Wiadomo, zależy jak jest rozbudzony ten piesek, nie? Może czasem na początku tego samego dnia, jak bierzemy go z przedziału 7 do 10, nie być to możliwe, nie? Dopiero jak go uspokoimy do pewnych możliwości, czyli jak on będzie między 7 a 3, to pewne techniki zaczną działać na mnie. To jest takie dobre według mnie ciekawe. No, obraz, tak, nie? Tak, tak. No.
Po prostu nie jesteśmy, większość osób jest niekompletna ze swoim ja. No bo jest takie, wiesz, dieta, trening i już, nie? Jakby... To jest aspekt fizyczny. No właśnie, ale... Tylko. No właśnie o to chodzi. Tylko jest jeden element, jakby musi być podparte co najmniej na trzech punktach coś, żeby było stabilne. Ludzie skupiają się na jednym. Rozbudowują jedno do jakiegoś poziomu, budują wieżę. Twardych, konkretnych. Tak. I ta wieża się w pewnym momencie obali. Nie ma szans. No. Nie ma podparcia. To trzeci, jaki element jest, te elementy? Ciało, umysł i duch. Aha, ten okej. Według mnie te trzy są takie kluczowe. Jeżeli ktoś ma problem, w większości wypadków któryś z tych elementów kuleje. Albo dwa. Okay. Jeden nie kuleje. Czyli możemy mieć super sportowca, który jest przykładem osoby, która jest super fizyczna, ale może na przykład mieć depresję. No tak, to chyba często akurat. Nie? Coś jest nie tak. Nie ma wszystkich elementów spójnych. Tak. To jest problem, nie? Może mieć super pieniądze, super to, może być super inteligentny, super sprawny fizycznie i może mieć problem. Nadal. No, właśnie tak. Brakuje czegoś. Super fizyczny, super inteligentny i ma depresję. No tak. Coś jest nie tak. No tak. To nie jest do końca tak, że... Wiadomo, mogą być inne czynniki też, nie? Ale... Czyli to jak zwykle to jest wszystko kwestia równowagi, balans. Wszystko jest kwestia równowagi. Jeżeli mega inwestujesz w jedną ze swoich jakby umiejętności czy coś, to zaniedbujesz pozostałe. Jasne. Więc całościowo efekt będzie gorszy niż jakbyś rozwijała wszystkie, ale nie w takim... Powoli. No, albo nie w takim stopniu miała rozwinięte jak tą jedną. Na przykład masz w 150% rozwiniętą jedną, a reszta kuleje. To już lepiej mieć wszystko rozwinięte na 80%. Ekstra. Nie? I to jest... A dlatego każde, wszystko, co wymaga równowagi, jest trudne. No, na pewno. Nie? Wymaga też jakiejś takiej pokory chyba, wydaje mi się. No, wymaga motywacji chociażby, wymaga nawyków. Trzeba się wyzbyć lenistwa, chociażby różne rzeczy, nie? Żeby coś takiego zbudować, ale no na pewno wymaga dużo, dużo pracy, nie? No tak. I pracy jest takiej świadomej, nie? I sprecyzowanej nad czym pracy, nie? Nie takiej po prostu pracy dla wykonywania pracy, dla ruchu, nie? Tak. To jest właśnie też coś takiego. Oddech jest akurat łączący wszystkie elementy. Oddech. No. Oddech łączy, każdy z tych elementów łączy oddech tak naprawdę. No tak. Racja, jak teraz seksujemy, faktycznie. No. To jest coś jakby, nie mając tego, nie pracując z tym, to wszystko jest rozsypane. Jak układanka byłaby rozsypana. Nie ma tu spójności. Ludzie nigdy z tym sobie nie poradzą, bo nie będą widzieli połączenia między tymi elementami, że to wszystko jest jedno, nie? Strasznie ciekawa perspektywa, naprawdę. I powiedz mi w takim razie... No tak, nie będę Cię pytać o Twoją formę na życie, bo już Cię pytałam w poprzednim podcaście, ale w kontekście tego oddechu, co każdy może zrobić? Pewnie powiesz oddychać przez nos, ale może jakoś to możesz doprecyzować. Co każdy może, wyłączając teraz ten odcinek, zrobić tak, żeby już wpłynąć, poprawić jakość swojego oddechu? Musisz zwracać na niego uwagę. Zobaczyć, jakie momenty są w ciągu życia, które go zmieniają na negatywny sposób. Po prostu. I to może zrobić. Czyli może zbudować świadomość. Zauważyć, jak się oddycha tak, w różnych momentach i dążyć do tego, żeby oddychać nosem. Tak. Nie musi poznać miliona technik, różnych technik, bo te techniki wszystkie są po to, żeby przywrócić fizjologiczny oddech. Jeżeli ktoś nie trzeba rozwiązywać jakichś problemów, które on już sobie spowodował tym złym oddychaniem, to po prostu niech zbuduje świadomość i zacznie zrozumie, że ten oddech jest czymś, na czym on ma wpływ i na co on kontroluje. I w danych momentach może on go albo pobudzić, albo uspokoić. Tak jak on tego chce, a nie tak jak ludzie myślą, że nie mają wpływu, a mają wpływ. Nie? To jest jakby takie coś, co trzeba sobie jakby też odpowiedzieć na takie pytanie. Nie? Żeby zobaczyć, gdzie mamy możliwość kontrolowania, gdzie mamy wpływ i świadomość generalnie budować na ten oddech w kółko. Jak już mam tą świadomość, to może zauważę sytuację, gdzie powinienem coś z nimi zrobić. Okay. I to już będzie dużo.
Bo wtedy ktoś zyska motywację do pracy może, bo bez tego nie ruszy tak czy siak. Bo po co on ma to robić, jak on nie widzi problemu? Jak zwykle w życiu, świadomość, a potem decyzja, nie? No, do działania. Musi zauważyć, że ma psa. Piękna puenta. Musi zauważyć, że ma umysł, nie? Tak. Musi zauważyć, że ma oddech, nie? Musi zauważyć, czy ma coś, nad czym może pracować. Mm-hmm. Pokazanie komuś narzędzi, jak on nie wie, do czego one służą, to nic nie daje. Mm-hmm. To nie ma sensu w ogóle. Dokładnie. To jest na siłę kogoś staranie się naprostować, nie? Koniec końców trzeba będzie za niego robić robotę. Mm-hmm. Już to nie ma sensu. No tak. Świadomość. Kwestia tak, świadomości. Tak, tak. To jest coś, co można zbudować szybko. Mhm. A reszta rzeczy jest już trudniejsza. Okej. Okay. No dobra. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Podlinkuję na pewno też informacje, gdzie można znaleźć Twoje szkolenia i nauczyć się dobrze oddychać. Mhm. Jasne. No i co? Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Miło było.